Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wademekum na Strzelnicy. Cześć Marcin. Cześć Magda. Co w dzisiejszym odcinku? Jak obiecałem ostatnio, poświęcimy troszeczkę uwagi zacięciom. Zastanowimy się, skąd biorą się zacięcia, jak skutecznie je usuwać. Dobrze, to zaczynajmy. W unikaniu zacięć pomoże nam przede wszystkim dobra praca na broni, prawidłowe ładowanie broni, czyli wprowadzenie naboju do komory nabojowej ma się odbywać dynamicznie, szybko. W ten sposób. Nie robimy tego w sposób asekuracyjny, powolny, odprowadzając zamek, tak? Bo to się skończy zacięciem na pewno. Tak? Zawsze pracujemy na broni energicznie. Tak? Przeładowujemy broń ręką dominującą, a ręka wspomagająca ma jedynie przytrzymywać zamek, tak? Nachwytem lub w ten sposób. Jeżeli pistolet będzie wyposażony na przykład w kolimator, tak, ciężko nam będzie złapać go od góry, możemy go złapać kciukiem, palcem wskazującym za kolimatorem i zrobić to z tak zwaną śrubą. Spróbuj. Nie tak. Rękę połóż nachwytem. Tak. Ta ręka ma wykonywać pracę. Ta ma pozostawać nieruchomo. Odrobinkę niżej. O, w ten sposób i wyprowadzasz pistolet do przodu energicznie. Ok, teraz spróbuj drugim sposobem, czyli z tak zwaną śrubą. Wtedy łapiesz pistolet kciukiem i palcem wskazującym. Nie musisz celować. Patrz przed siebie, tak? I z wysokości mostka wypchnij pistolet do przodu z jednoczesnym obrotem. Ta ręka ma pozostać nieruchomo, ta ma wykonywać pracę. Energicznie. Dobra, ok, w porządku. Ładując pistolet w taki sposób unikniesz zacięcia, już przy ładowaniu. Tak? Pamiętaj, żeby ładując pistolet układać rękę na zamku za oknem wyrzutowym. Za oknem wyrzutowym. Jeżeli będziesz próbowała robić w ten sposób, zobacz, mankiet kurtki jest zaraz przy oknie wyrzutowym, tak? I jakakolwiek operacja w tym rejonie grozi przycięciem kawałka ubrania. Tak? Jeżeli mankiet zostanie przytrzaśnięty w oknie wyrzutowym, zacięcie jest gotowe. Taki pistolet już nie wystrzeli. Będzie z tym wielki problem. Tak? Dlatego raczej łapiemy pistolet z tyłu za oknem wyrzutowym. Druga sprawa. Zasłaniając okno wyrzutowe i cofając zamek, uniemożliwiasz wyrzucenie łuski, czy też wyrzucenie wadliwego naboju z komory nabojowej. Tak? Dlatego łapiąc pistolet do przeładowania, robisz to od góry za oknem wyrzutowym. Jeżeli na pistolecie jest kolimator, robisz to w ten sposób. Kciukiem i palcem wskazującym, pistolet zwrócony o 90 stopni. Ładujemy pistolet, tak? Czyli wprowadzamy nabój do komory nabojowej ruchem ręki dominującej, dlatego że jest szybsza i silniejsza. Tak? Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że doprowadzimy do zacięcia. Ładujemy wysuwając pistolet do przodu. Nie cofamy ręki w swoją stronę, dlatego chociażby, że oporządzenie, które będziemy mieli na sobie, może w tym przeszkadzać. Tak? Lepiej po prostu wykonać szybki ruch w przód. Ok. Kolejnym rodzajem zacięcia, które możecie spotkać, jest niewypał. Niewypał albo takie kliknięcie, które usłyszysz po naciśnięciu języka spustowego i może to występować jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, może być wadliwy nabój, tak, który po uderzeniu iglicy nie wystrzeli, bądź może to być błąd w czasie podpinania magazynka do broni. Tak. Dołączając magazynek do broni, zrób to pewnie do końca, tak? Aż zaczep magazynka złapie go. Czyli wkładasz magazynek do gniazda i mocno dopychasz. Nie staraj się uderzać zbyt gwałtownie, tak? Tylko mocno wepchnąć magazynek do gniazda. Spróbuj. Dobrze. Jeszcze raz. Nie wystąpiło zacięcie. Załadowałem, sprawdziłem, czy jest załadowany.
Zacięcie nie wystąpiło. Teraz rozładuję pistolet i załaduję go w sposób nieprawidłowy. Być może uda się wywołać zacięcie. Spójrz, zrobię to powoli i asekuracyjnie. I zobacz, co się dzieje. Zamek zostaje w tylnym położeniu. Tak? Takie zacięcie powstaje przy zbyt wolnym ładowaniu albo w czasie sprawdzenia, czy pistolet jest załadowany. Tak? Nasze działanie w tej chwili powinno polegać na tym, żeby dosyć energicznie uderzyć zamek z tyłu. Zacięcie usunięte. Spójrz, jeszcze raz. Powoli. Robię to asekuracyjnie. Pistolet jest zacięty. Widzisz? Zamek się nie domknął. Jest niezaryglowany. Aby temu zaradzić, uderzam z tyłu. Gdy robię to energicznie, taka sytuacja nie ma miejsca. Postaraj się wykonać to samo, co ja. Tak? Załaduj pistolet, przeładowując go szybko i energicznie. Ok, teraz rozładuj. Wyjmij magazynek, odłóż na stół, odwróć pistolet oknem wyrzutowym w dół i energicznie pociągnij zamek. Ok, spokojnie, niech leży. Załaduj kolejny raz. Przeładuj. Sprawdź. Jest. Jest. Dobij. Ok. A teraz rozładuj. No właśnie. Jeszcze raz załaduj. Energicznie. Ok. Sprawdź. Jest. Jest. Dobij i rozładuj. No, powiedzmy, że się udało. Ok, odkładamy pistolet. Magda, to teraz tak. Załaduj pistolet w sposób asekuracyjny, powolny. Tak, spróbujemy teraz wywołać zacięcie. Powoli do tyłu. O, i spójrz, udało się Tobie wywołać zacięcie właśnie przez takie niewłaściwe przeładowywanie pistoletu. Spróbuj je usunąć, dobijając zamek z tyłu. Ok. I tak wygląda reakcja na zacięcie, kiedy zamek zostaje w tylnym położeniu i lufa nie jest zaryglowana. Odpinaj magazynek, rozładowuj pistolet. Odwróć komorą oknem wyrzutowym w dół. I tutaj też powinno się to odbyć dosyć energicznie. Połóż pistolet na stole. Dobra. Próbujemy ładować jeszcze raz. Ale w sposób? W sposób niewłaściwy. Niewłaściwy. Powoli do tyłu. I praktycznie widzimy, że za każdym razem przy takiej próbie ładowania występuje zacięcie. Jeszcze. I pistolet jest domknięty. Mhm. Ok. Rozładuj pistolet. Energiczny ruch. Ok. Zobacz. Kolejny rodzaj zacięcia to tak zwany kominek albo fajka. Może powstawać albo z winy amunicji, albo z winy strzelającego. Po prostu, gdy zamek nie cofnie się dostatecznie daleko, aby wyrzucić łuskę, ona wyskoczy tylko odrobinę, a powracający do przodu zamek przytrzaśnie ją w oknie wyrzutowym. Twoje działanie w tej sytuacji polega na tym, żeby cofnąć zamek, łuska wypadnie i puścić. Wtedy z magazynka zostanie kolejny nabój dosłany do komory nabojowej. Ewentualnie spróbujemy tutaj sprokurować taki rodzaj zacięcia, proszę bardzo. Ewentualnie dobrą metodą jest po prostu wyciągnięcie łuski w taki sposób. Ciągnąć za łuskę, cofamy zamek,
W tym czasie kolejny nabój zostanie dosłany do komory nabojowej. Tak wygląda usunięcie tego zacięcia. Ja sobie teraz tutaj włożę łuskę. Wywołamy zacięcie sztucznie. Słuchaj. Pierwszy sposób taki, że odwracasz pistolet oknem wyrzutowym w dół, cofasz zamek, łuska wypada i puszczasz. I zacięcie jest usunięte. Pistolet będzie gotowy do strzelania. I drugi sposób. Kantem dłoni, tym kantem dłoni, tu, przelatujesz po zamku, zabierasz ze sobą łuskę. W ten sposób. Słuchaj, jest jeszcze jeden rodzaj zacięcia, tak zwane podwójne załadowanie. Polega na tym, że jeżeli pazur ześlizgnie się z kryzy łuski, jeżeli łuska postrzale albo nabój zostanie w komorze nabojowej, a zamek cofnie się na tyle, żeby złapać kolejny nabój, nie da rady go tam wepchnąć, tak? Wtedy zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Ja nie dam niestety rady tego pokazać na pistolecie bocznego zapłonu, ale wtedy jedyne twoje działanie może być takie, że wyrywasz magazynek, który jest załadowany, odciągasz zamek kilkakrotnie w taki dosyć gwałtowny, dynamiczny sposób, wytrzepujesz komorę, oglądasz, czy jest czysta, i wtedy podpinasz drugi magazynek. Taki jest sposób działania przy podwójnym załadowaniu. Czyli wyrwanie magazynka, tak, wytrzepanie komory, sprawdzenie i ładowanie kolejnego magazynka. No, skoro zostawiliśmy sport i poszliśmy w strzelanie praktyczne, to postrzelamy z chwytem oburęcznym. Oczywiście pokażę tobie, jak to powinno wyglądać. Więc tak, pistolet bierzesz do ręki dominującej. Tak? Palce środkowy, serdeczny i mały trzymają rękojeść. Kciuk jest zupełnie luźny, palec wskazujący będzie odpowiedzialny za naciskanie na język spustowy. Drugą rękę dokładasz w taki sposób, aby cała przylegała do chwytu po lewej stronie. Kciuki są ułożone jeden za drugim. Tak? Staniesz w swobodnej postawie z prostymi plecami, głowa prosto, łokcie przeprostowane i zablokowane. Wzrok skupiony na przyrządach celowniczych. Palec na języku spustowym i powolutku dodajesz nacisku. Gdy pistolet wystrzeli, zabierasz palec z języka spustowego i bierzesz broń na siebie. Spróbuj. Pistolet do ręki dominującej. Osadź go głęboko tutaj. Palec, kciuk zabierz. Proste łokcie. Wzrok skierowany na przyrządy celownicze. Wybieraj rejon celowania w środku ekranu. Ok, palec na język spustowy. I powolny nacisk. Powolny, aż nastąpi wystrzał. Próbujemy ponownie złożyć się do strzału. Ręce idą do przodu. Blokujemy łokcie. Wzrok na przyrządy celownicze. Palec na języku spustowym i powoli dodajemy nacisku. Powolutku, aż nastąpi wystrzał. Po strzale bierzemy pistolet na siebie. Ok, przećwiczymy to teraz z amunicją do wyczerpania magazynka. Jesteś gotowa? Ładuj. Energicznie do środka. Energiczne ładowanie. Ok, teraz pomału. O, sprawdź. Jest? Jest. Dobij zamek. Ok. I teraz tak, pistolet w ręce dominującej, ten kciuk odchodzi. Tutaj ręka musi przylegać do chwytu pistoletu. Łokcie zablokowane. Wzrok na przyrządy celownicze. I powolny nacisk. Śmielej naciskaj. Palec z języka spustowego, pistolet na siebie. Trzy głębokie wdechy. Ten palec zabierz mi tutaj. O. Łokcie zablokowane. Wzrok na przyrządach celowniczych. I powolny nacisk. Śmiało. Ty mi nie zaciskaj całej dłoni na rękojeści. Tak? Ty pistolet masz trzymać cały czas z jednakową siłą. Tak? Tylko nacisk na język spustowy ma być większy. Przeprost łokci. Wzrok na przyrządach celowniczych. Palec na język i powolny nacisk.
Śmiało, śmiało naciskaj. Pistolet na siebie. I już palec na język spustowy. I śmiały nacisk. Spójrz, co się stało. Zamek zatrzymał się w tylnym położeniu. Spokojnie, 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 spokojnie. Zajrzyj do komory. Skończyła się amunicja. Wyjmij magazynek. Sprawdź komorę. I teraz możesz zadziałać na dwa sposoby. Albo użyć kciuka lewej ręki, żeby zdjąć zaczep. Widzisz? Jest tobie ciężko. Teraz w rękawiczkach lepiej po prostu pociągnąć zamek do siebie i puścić. Ok. I odłóż pistolet. No dobra, no, postrzelaliśmy. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. A z kuchni dolatują zapachy. To może pójdziemy coś zjeść. Chodźmy coś zjeść. No i nie dość, że wykolegowali mnie z prowadzenia programu, to jeszcze przyszedł kolega i chce wykolegować mnie z gotowania w tym programie. Ale tak naprawdę, słuchajcie, moja zabudowa kuchenna poszła do zwymiarowania, bo robimy drugą identyczną i zadzwoniłem do mojego kolegi z Arpolu, którego już kojarzycie, z targu w Poznaniu. Mówię, Tomek, ratuj, czy masz coś, co możemy zrobić bez moich garków? A Tomek mówi, no pewnie, że mam. No i przyniósł. Podobno w ogóle tego nie trzeba gotować, bo to się samo gotuje. To gotuj dzisiaj. Dzisiaj ty gotujesz w odcinku. Działaj. A ja im zaniosę tam za chwilę. W zestawie mamy oprócz dania głównego dodatki typu pieprz, sól, czyli przyprawy oraz serwetka do wytarcia rąk nawilżana ekstraktem cytrynowym do odświeżenia. Otwieramy wieko górne. Staramy się uważać, żeby się nie pokaleczyć. Otwieramy danie, które jest zawartością mniejszej puszki w środku. Staramy się też tak otwierać, żeby się nie pochlapać przy okazji okolice i innych. O, delikatnie. Bierzemy szpikulec, przekuwamy dziurki, które są naznaczone na rękawie zewnętrznym. Szpikulcem tak wbijamy, żeby w środku podgrzewacz mógł zainicjować grzanie. Czyli musi być opór. W tym momencie danie jest praktycznie przygotowane do tego, żeby się samo zaczęło gotować. Od czasu do czasu, co 2-3 minuty, warto tam troszeczkę zamieszać, żeby nie przywarło do ścianek wewnętrznych puszki. Mamy też drugą puszkę, bez dodatków, trochę prostsza wersja. Szpikulec też jest, ale już bez wieka zewnętrznego, zewnętrznej puszki. Sposób otwierania wewnętrznej puszki jest podobny. Przekuwamy. I również czekamy na to, aż się danie przygotuje. Jeszcze mamy wersję dla wegetarian, czyli wersja wege. Jest z ciecierzycą, gulasz. Musiałem wrócić, bo zapach mnie przyciągnął. Ja będę chyba dzisiaj jadł wersję wege. Słuchajcie, to pachnie. W międzyczasie powiedz mi jedną rzecz, bo patrzcie, już paruje. Gotuje się. Gotuje się. Na targach zdradziłeś w Poznaniu ludziom, którzy przyszli do nas na stoisko, że tą puszkę można zastosować nie tylko do jedzenia, ale... Zgadza się. Jeżeli na przykład zimą się wybierzemy i jest nam zimno, zjemy, to można jeszcze przez pół godziny przyłożyć do splotu słonecznego pod kurtkę i tą puszkę sobie po prostu ogrzać ciało. Słuchajcie, wy nie słyszycie tego, a może ja zrobię, żebyście słyszeli. Ja słyszę, jak to się gotuje. Skwierczy, ale ja miałem dzisiaj dostać wege, więc okej. Z przyprawami jest tak, że każdy będzie, tak jak Tomek powiedziałeś, każdy będzie przyprawiał sobie sam. No, ciekawe rozwiązanie.
Zatem co? Jak ty ugotujesz, ale tego gotowania zbyt wiele nie masz, to ja im tam pójdę, za chwilę podam. No i wykolegowali mnie, to dziś będę za kelnera. Świetne danie, Tomku. Dzięki, że do nas padłeś. I co, widzimy się w Krakowie? Jak najbardziej. Zapraszamy. No i miałem być kelnerem, miałem im przynieść, a się okazało, że przyszli po zapachu. No dobra, to skoro oni już jedzą, to ja też wezmę swoją puszeczkę, zjem, a was zapraszam do zbrojowni Kalibra, gdzie spotkamy się dziś z Maćkiem i poopowiada nam Maciej trochę właśnie o Glocku. Do zobaczenia. Pokrótce opowiemy sobie o marce Glock. Firma, która została założona w 1963 roku, natomiast pierwszy jego pistolet wszedł do produkcji w latach dopiero 80. Firma Glock wygrała przetarg dla armii austriackiej swoim Glockiem P80. Mamy tutaj jego współczesną wersję, współcześnie produkowaną na współczesnych mechanizmach, natomiast sam zamysł konstrukcji i sam pistolet wyglądał dosłownie w ten sposób. Od tego czasu firma Glock, a właściwie pistolety Glock, przeszły przez 5 kolejnych generacji. Najnowsze ich dziecko, czyli 17 generacji 5, 19 generacji 5 oraz tak zwany crossover. Dlaczego crossover? Czyli mamy do czynienia z krótkim zamkiem od Glocka 19, z pełnowymiarowym chwytem od Glocka 17. Możemy podzielić pistolety Glocka na takie, powiedziałbym, że może trzy linie, może dwie linie. Czyli coś, co możemy włożyć spokojnie za pasek spodni, za marynarkę. Pistolety Glock 43, 43X oraz 48. Pistolety, które są tak zwanymi slimami, które mają jak najbardziej przylegać nam do ciała, być jak najbardziej niewidocznym podczas codziennego, zwykłego noszenia i użytkowania. Glock 43, tak jak wspomnieliśmy ostatnio na topie poprzez jeden incydent z jednego polityka. Starsza generacja, na tym się nie będziemy skupiać. Przejdźmy sobie do Glocka 43X, czyli takiego malucha kompaktowego. Magazynek 10-nabojowy, jednorzędowy, bardzo płaski pistolet z, powiedziałbym, z pełnowymiarową rękojeścią, bardzo króciutki, można go fajnie ukryć. Jeżeli chodzi o, może inaczej, wiele osób przychodząc tutaj do zbrojowni, do jakiegokolwiek innego sklepu, pyta się, jaki pistolet na pierwszy pistolet. Masło maślane. Generalnie, jakiego Glocka mam wybrać? Czy będzie to Glock 19, czy będzie to Glock 17? Powiem w ten sposób. Jedna i druga jednostka jest bardzo dobrym wyborem. Glock 19 będzie o wiele lepiej leżał ludziom, którzy mają troszeczkę mniejsze ręce, bądź chcą ten clamshell, bądź też chwyt zbudować o wiele lepszy, mocniejszy, pewniejszy. Ten Glock również bardzo fajnie nadaje się do noszenia przy odpowiedniej kaburze. Mamy tutaj do czynienia z magazynkiem 15-nabojowym. Tu akurat wersja Glocka 19 generacji 5 z dodatkowym gwintem na końcu lufy, żebyśmy sobie mogli dokręcić kompensator, tłumik bądź jakiekolwiek inne akcesoryjne rzeczy. Glock 17, czyli najbardziej chyba popularny Glock, najbardziej znana wersja, najchętniej wybierana przez strzelców początkujących, bardzo fajna linia celowania, magazynek 17-nabojowy, równie dobrze możemy zrobić tym fajny wynik na tarczy, jak i pobawić się troszeczkę dynamicznie, bądź też nawet bojowo, bo niektórzy strzelcy też bardzo lubią szkolić się w technikach stricte bojowych. Najfajniejszą, przynajmniej moim zdaniem, obecnie wersją Glocka dostępną na rynku jest to ten model Glocka 45, tak zwany crossover. Tak jak wcześniej wspominałem, łączymy charakterystykę długości lufy i zamka z Glocka 19.
z pełnowymiarowym chwytem od Glocka 17. Tutaj akurat mamy wersję MOS z zewnętrznym gwintem. Jak sami widzicie, jest tutaj zamontowany kolimator, w tym przypadku Steiner MPS. Generalnie Glock 45, tu mamy tą wersję, tak jak wspomniałem wcześniej, dopasioną, czyli mamy zewnętrzny gwint, mamy wycięcie pod kolimator. Wersji Glocków jest naprawdę dużo. Możemy wziąć standardowego, bez żadnego wycięcia na zamku, bez możliwości zamontowania optyki. Jesteśmy w stanie wziąć wersję MOS, czyli Mount Optic Systems, z wycięciem pod kolimator. Możemy, tak jak tutaj na załączonym obrazku, wziąć wersję z MOS-em i wersję z gwintem. Warto również dodać, że pistolety firmy Glock nie dość, że mają bardzo bogate zaplecze, jeżeli chodzi o ich oryginalne części, czyli przerywacze, obecnie nowość, czyli spusty performance. Dodatkowo jeszcze możemy doposażyć go w bardzo bogatą listę akcesoriów aftermarketowych. Czy to będą przyrządy optyczne, przyrządy celownicze, czy to będą powiększone zwalniacze zamka, magazynki aftermarketowe. Zawsze jest możliwość bardzo fajnego tuningu tejże jednostki broni. Przejdziemy również do ich Glocka w bocznym zapłonie, czyli tani trening, tanie strzelanie. Tak, firma Glock wypuściła coś, na czym można fajnie trenować, skutecznie trenować, a przede wszystkim tanio trenować. Najważniejsze jego zalety. Jest to bardzo kompaktowy, bo na ramię Glocka 19 pistolet. Jest przede wszystkim lekki. Pewnie powiecie, że lekki pistolet to jest wada. Niekoniecznie w tym przypadku. Firma Glock miała zamysł taki, jak najbardziej odelżyć zamek, odelżyć pistolet, żeby na amunicji 22 LR mieć jak największe poczucie i odwzorowanie treningu na pełnowartościowym kalibrze 9-19. Z tego względu cały zamek jest on polimerowy, jest oczywiście wzmacniany w najbardziej newralgicznych miejscach metalowymi szynami. Konstrukcyjnie jest to to samo, co w Glockach kalibru 9-19. W zestawie, oprócz dwóch magazynków 10-nabojowych, mamy również regulowane przyrządy otwarte. Tak, poza tym Glock. Pojadłeś, Marcin? Pojadłem, nie narzekam, dziękuję. To może podsumujmy dzisiejszy odcinek. Co byś powiedział dobrego, co byś powiedział złego? Słucham. Ja z reguły mówię same złe rzeczy, ale tak, na pewno fajnie, że udało nam się potrenować usuwanie zacięć, ponieważ wielu użytkowników broni na strzelnicach ma z tym problem i stanowi to potencjalne zagrożenie. Także usuwanie zacięć jak najlepiej. Musisz to jeszcze potrenować, bo ja nie mogę od Ciebie wymagać tego samego, co wymagam od siebie po 25 latach służby wojskowej. Fajnie ładowana broń. Brakuje Tobie jeszcze trochę tej biegłości, tej płynności, tak? Ale wszystko w miarę treningu, wszystko z czasem, powolutku uda się na pewno wytrenować. Brakuje Tobie jeszcze troszeczkę techniki w czasie naciskania na język spustowy. To nie może być tak, że naciskasz wszystkimi palcami na chwyt pistoletu i jednocześnie na język. Te rzeczy muszą być odizolowane. Trzymanie pistoletu to jest jedna rzecz, naciskanie języka spustowego to jest druga rzecz. Tak? Palec, który naciska, ma pracować autonomicznie. U Ciebie tak nie jest. Napinasz wszystkie palce, przy okazji jeszcze wyginasz nadgarstek. Tak nie może zostać i myślę, że w kolejnym odcinku można by było jeszcze nad tym troszeczkę popracować. Poprawimy to. No dobra, tyle na dzisiaj. Żegnamy się i zapraszamy na kolejny odcinek. Na razie, Magda. Do widzenia, cześć. Hej.